Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj przejedziemy się, no właśnie, francuską delicją AMX CDC. Tak jest właśnie nazywany przez widzów u mnie na streamie. No i mam wielką nieprzyjemność, że tak powiem, grać od czasu do czasu tym czołgiem, kiedy sobie poprosicie o niego na tank requestach na streamie. No i jedna z bitew właśnie tutaj na tym czołgu mi się przydarzyła ostatnio i warto ją zobaczyć, myślę. Nie była ona taka zła, jakby się mogło wydawać. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na losowanie. Szóste tiery, to jest dość istotne, i artyleria. AMX CDC jest dość długo w World of Tanks, no i kiedyś to był całkiem przyzwoity czołg, uważany za czołg dla osób, które mają skilla po prostu w grze, ponieważ nie jest to łatwa maszyna do prowadzenia i użytkowania. Natomiast no niestety z biegiem czasu trzeba przyznać, że ten czołg stał się dużo, dużo słabszy niż był kiedyś. I to nie jest przez to, że on dostał jakieś tutaj nerfy w międzyczasie, natomiast głównie przez to, że czołgi na swoim poziomie zaczęły być dużo mocniejsze, no i po prostu ten CDC przestał sobie z nimi dawać radę. Jak widzicie, mapa Lakeville, pojechałem sobie w prawo, postrzelać troszkę na środek, wjechałem na góreczkę, teraz próbuję ubić te 37, no ale niestety z tą celnością działa nie będzie to raczej możliwe, a teraz już na pewno nie będzie możliwe, ponieważ te 37 został odparowany przez naszą drużynę. Pojechałem sobie w prawo, no ale moja drużyna tutaj nie bardzo chce atakować, mój team nie podjeżdża, IS jakoś tam szaleńczo atakuje środkiem bez sensu. Na szczęście AMX M4, czyli nasza ósemka, podjeżdża sobie tutaj do miasta, no i to jest jedyny taki naprawdę poważny, ciężki czołg, który będziemy mieli w mieście w tym momencie. Czym jest AMX CDC? No, szczerze powiedziawszy, trudno powiedzieć. Z jednej strony nie posiada ten czołg zupełnie pancerza, z drugiej strony jest dość szybki. Niestety brak połączenia, brak pancerza z szybkim czołgiem często kończy się garażem po prostu, kiedy wyjedziemy za daleko. Mają z tym problem zwłaszcza ludzie, którzy są niecierpliwi. Dodatkowo mamy działo, które nie jest zbyt celne, dodatkowo dość długo skupia, no trudno wymyślić jakikolwiek plus tego pojazdu, oprócz tego, że ma prędkość wysoką. Naprawdę zastanawiałem się nad tym, co ten czołg ma dobrego i nic mi nie przychodzi do głowy. Uważam nawet, że jest to po prostu w tym momencie najgorszy czołg premium, jakim można grać. Maszyna, która kiedyś była uważana za bardzo trudną w rozgrywce, natomiast w tym momencie, mając tak trudnych przeciwników, no jest już po prostu totalnym przeżytkiem i na pewno czołgiem, który wymaga trochę więcej miłości od wargamingu i pochylenia się nad nim, nad tym, jak on się w tym momencie sprawuje. IS-2 bardzo mocno zaatakował środkiem, T-485 razem z nim, tutaj jest dużo przeciwników, oni agresywnie wjechali w naszą część miasta, no widzę, że ten IS-2 po prostu celuje we mnie, spoglądam sobie zza budynku, nie chcę wyjeżdżać, ale tutaj w tym momencie wydawało mi się, że jestem w stanie wyjechać na tyle szybko, żeby strzelić się, cofnąć, zanim on odwróci wieżę, no ale to było głupie i zostałem ukarany. No teraz już warto, kiedy zebrałem ten strzał za 400, wykorzystać tą chwilę, kiedy on przeładowuje i po prostu spróbować oddać mu troszkę. No ja jednak zdecydowanie szybciej przeładowuję od ISA-2, więc korzystam z tego. Jeszcze tutaj moja drużyna podjechała również uszczknąć sobie coś z tych czołgów. Jeszcze jeden strzał, bardzo ładnie tutaj przycelowany, wszedł w ISA-2, no i IS-2S już praktycznie wyeliminowany. No a za nim tutaj czai się Fałka 101. Tu będzie ogromny problem z przebijaniem tego pojazdu. Nie chcę flankować, nie chcę atakować za bardzo. AMX CDC to nie jest maszyna, którą chcielibyście grać bardzo agresywnie. Nawet na szóstkach, jeżeli jesteście rzuceni, to musicie się zastanowić dokładnie nad każdym wyjazdem. Po pierwsze, nie macie pancerza, więc wszystkie strzały, które w was lecą, są tutaj automatycznie z penetracją, a dodatkowo, jeżeli traficie na troszkę bardziej ogarniętego gracza, to on po prostu będzie używał pocisków burzących i zadawało wam ogromne obrażenia do punktów wytrzymałości, już nie mówiąc o tym, że będziecie mieli uszkodzone moduły i tutaj zabitych czy nieprzytomnych członków załogi. Tutaj nie wszedł strzał, szkoda, że nie trafiłem tej fałki. Oczywiście przyłączę sobie w tym momencie na pociski premium, no to jest taki czołg, którego ze zwykłych pestek raczej nie ruszę, więc muszę tutaj sobie pomóc troszkę amunicją specjalną i będę wyjeżdżał delikatnie. Oczywiście sidescrap nie ma tutaj większego sensu, jeżeli ten czołg by widział mnie i strzelił gdziekolwiek, to będzie w stanie przebić, natomiast chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej czołgu pokazywać, żeby nie było mu tak łatwo przycelować. Teraz ta fałka na mnie wyjeżdża,
wyjeżdża bezczelnie, widzicie. Wiedziałem, że on będzie chciał na mnie wyjechać za wszelką cenę, więc już wyjechałem. Zadałem mu obrażenie, nie chcę, żeby stanął przede mną, przykleił się gdzieś, żebyśmy nagle zaczęli się ostrzeliwać z małej odległości. No niestety największy problem. W jednym momencie dostałem od niego amunicję i gąsienicę. Musiałem gąskę naprawić po to, żeby uciec z linii strzału. Myślałem, że ten TL1 LPC może tutaj będzie mi zadawał obrażenia, więc poświęciłem niestety naprawienie tej amunicji. Na szczęście już za 60 kilka sekund będę to mógł naprawić. Patrzę, wyglądam sobie na fałkę, wiem, że jest przeładowana, wiem, że patrzę w tą stronę, nie ma takiej możliwości, żebym wyjechał, strzelił do niej i nie zebrał strzału, więc nie chcę głupio ginąć, poczekam po prostu, aż moja drużyna go zaflankuje. Tak właśnie jak ten AMX w tej chwili zniszczy tą fałkę, wyeliminuje ją i to zagrożenie już nie będzie tutaj istotne. Wyjeżdżam szybko na Hellcata, który się tego nie spodziewa, ładnie strzelone. Powiem wam, że sporo w tej bitwie jest takich snapshotów, takich niedocelowanych do końca strzałów, które wchodzą jednak. Natomiast uwierzcie mi, to nie jest standard na tym czołgu. Tutaj niestety pod tym względem on jest bardzo słaby. Zastanawiałem się kilkukrotnie, jak bym mógł Wargaming usprawnić ten pojazd. Jak bym mógł spowodować, żeby on znowu miał sens i grało się nim przyjemnie. I wydaje mi się, że rola takiego Leoparda jedynki na przykład, który jest na 10 tierze, tutaj na ósemkach mogłaby się całkiem fajnie sprawdzić. Nie ma za bardzo takiego czołgu, który byłby zupełnie papierowy, miał celne działy, był takim snajperem, który jest się w stanie w miarę szybko przemieszczać po mapie i myślę, że tą niszę tutaj, to miejsce mógłby wypełnić w tej chwili AMX-CDC. W tym momencie szukam sobie tutaj SU-130, widzicie, patrzę po mapie, nacelowuję sobie na kierunku, gdzie ten SU-130 był zaświecony i staram się go tam w jakiś sposób trafić, natomiast no nie udało mi się to, ja nie chcę grać agresywnie teraz, wiem, że ta suka gdzieś jest ustawiona w okolicy swojej bazy, no mam mnie na jeden strzał bez najmniejszego problemu, no a nie mam nawet za bardzo komu zaświecić, to teraz, gdybym wyjechał szaleńczo do przodu, tak, próbował coś zrobić, to nawet nie ma czołgów koło mnie, które mogłyby z tego skorzystać, że ja bym kogokolwiek zaspotował, więc wyjeżdżanie w tej chwili do przodu jest bez sensu, próbuję po prostu gdzieś tam za budynku wyspotować być może źle ustawionego przeciwnika, no ale to się nie udaje, więc jeszcze jakiś blindzik tutaj pójdzie i pomału będę wracał się do mojej drużyny. Widzę, że AMX zupełnie wycofał się z miasta, postanowił wrócić do bazy, więc ja tutaj nie będę też brał na siebie ciężaru prowadzenia bitwy, no na pewno nie CDC-kiem, któremu zostało 350 punktów wytrzymałości, więc zawracam w tej chwili i zabieram nogi za pas, taki ten francuski typowo manewr, czyli ucieczka, no i sobie pojedziemy ogarnąć tę sytuację w bazie. Tak jak mówię, gram od czasu do czasu tym CDC-kiem, naprawdę zdarzają mi się naprawdę tragiczne bitwy. Artyleria to jest jego też ogromny problem. To co mówiłem o pociskach burzących, no to oczywiście ma przełożenie też na artylerię, gdzie no jeżeli was trafi ta arta centralnie, to nawet za 800-900 jest w stanie wam wsadzić strzał, no i wtedy już nie bawicie się dobrze i już nie jest to przyjemna bitwa do końca. Tutaj na szczęście w tej bitwie nie dosyć, że szósteczki, to jeszcze tych kwadratów nie ma, które mogłyby mi zadawać obrażenia. Na pewno jedyny plus w ogóle jakikolwiek jest w tym czołgu, no to ta prędkość. Całkiem fajnie jeździ, to spędza się przyjemnie, no i tutaj można taki mały plusik postawić, ale cała reszta jest naprawdę, naprawdę słaba. Brak pancerza, ten DPM też nie jest jakiś szczególnie wysoki, a tak naprawdę sam DPM w momencie, kiedy mamy niecelne działo długo skupiające, no to też tutaj dużej różnicy nie robi. Wjadę sobie za kamień, spróbuję za tego kamienia jakoś sobie postrzelać. No zostałem wyspotowany prawdopodobnie przez Super Hellcata, który znajduje się gdzieś na łączeniu linii E i F. Więc 10 sekund postoję za kamieniami, a teraz próbuję się wychylić, żeby zadawać obrażenia. Sprawdzam sobie, czy KW2 gdzieś nie jest do dobicia, bo Super Hellcat na chwilę się schował, ale teraz wyjeżdża bez sensu, nieopatrznie. Został przeze mnie trafiony i dobity przez jednego z sojuszników. Teraz sobie podjadę po prostu z lewej strony od kamienia, żeby strzelić do KW2. No i dlatego właśnie się cofnąłem. Pamiętajcie, jeżeli macie taką sytuację, że macie czołg, który nie ma za dużo punktów wytrzymałości, nie jesteście w stanie przycisnąć sami, to lepiej być zawsze w takiej troszkę większej grupie własnych czołgów. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wszystkie te maszyny tutaj przede mną są dość mocno obite, no to jednak jesteśmy w dużej grupie. Jeżeli by się tutaj pojawił jakiś przeciwnik, strzelił raz,
to wtedy reszta czołgów może te kilka czy kilkanaście sekund wykorzystać na to, żeby mu oddać zwyczajnie. Jeżeli jesteśmy sami, no to niestety sami musimy sobie radzić z przeciwnikiem i może dojść do sytuacji, gdzie zostaniemy po prostu zniszczeni na strzał i nawet nie zadamy mu obrażeń. Widzę, że tutaj Is wycofał się na lewą stronę, Hellcat dość mocno atakuje w końcu środkiem. On ma 800 punktów wytrzymałości, więc będę używał go troszkę jako takiego mojego wsparcia, czy mojego celu, do którego mam nadzieję będą przeciwnicy strzelali. On jedzie pierwszy i jeżeli by tutaj 130 stało, to pewnie on by przyjął strzał pierwszy, natomiast tak się nie dzieje, więc jedziemy dalej. 130 już na zachodniej stronie mapy, na tej kiszce tak zwanej, więc podjeżdżamy do niego. Ja mam pociski burzące zamontowane na Hellcata, na SU miałem tutaj pociski burzące. Nie zmieniam tego, bo jeżeli Hellcata uda mi się dobrze zajechać od tyłu, to myślę, że ten strzał powinien być naprawdę mocny, ale te 3485 schowany tutaj na A8 nie wyspotował mnie jeszcze w tym momencie, na szczęście. Ja szybko przejeżdżam do przodu po to, żeby nie dostawać od niego strzału. Chowam się tutaj za tą góreczką. No, w tym momencie strzelił niewyspotowany, schowany znowu za ten kamień, ale nie sądzę, żeby stamtąd gdzieś uciekł. 13 do 10. Jeszcze jeden strzał tutaj w ISA. To już będzie tylko kwestia dokończenia sprawy i powinniśmy mieć to z głowy. Tak się właśnie stało, no i teraz tylko wykończenie tego radzieckiego czołgu średniego i mamy po bitwie. Ja tutaj będę sobie blindował. Znowu blindowanie po widzicie tutaj markerze, tak jak to na mapie widać. Wycelowuję po prostu w miejsce, w którym stał ten T-34 wcześniej i za którym się razem go tam trafię. Z tego co pamiętam, 3900 bodajże uszkodzeń udało się zrobić w tej bitwie. Wpadła też emeczka, ale tak jak mówię, no nie jest to przyjemny czołg, nie polecam. Naprawdę maszyna, która zatrzymała się gdzieś pewnie na 2016-15 roku, wtedy ona była całkiem niezła. Sporo osób sobie chwaliło wtedy CDCK, no ale od tamtej pory gra już tak mocno się zmieniła, tak mocno przyspieszyła i wyszło tyle dobrych czołgów 8 poziomu, że niestety CDCK zdecydowanie odstaje od tego całego tutaj poziomu. Jestem ciekawy waszego zdania, co myślicie o CDCK-u, czy macie CDCK-a, czy go wyciągacie, bo generalnie bardzo, bardzo rzadko widuje się tego ten czołg na randomach, więc jestem ciekawy, czy to dlatego, że go nie lubicie, czy po prostu dlatego, że go nie macie, bo to też nie jest najnowsza premka. Tak czy inaczej, zapraszam was na streamy w poniedziałki, w środy, w piątki, w weekendy po godzinie 18 na Twitchu, a ja teraz sobie zmykam, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!